W sypialni nie ma miejsca na przeciętność. Poznałeś sekretne techniki, które sprawią, że twój partner odkryje cię na nowo. Teraz wiesz, jak go zaskoczyć i otworzyć drzwi do przyjemności, jakiej nigdy nie doświadczył. Te sekrety przeniosą twój związek na zupełnie nowy poziom i sprawią, że będziesz wyjątkowa w jego oczach. Nadszedł czas, aby pozostać niezapomnianym w jej umyśle i sercu. Marek Aureliusz rządził nie tylko swoimi armiami, ale także swoim wewnętrznym światem na polach bitew. Jak zatem sekrety tego mądrego przywódcy mogą odmienić nowoczesną sypialnię? Czy jesteś gotowy odkryć moc pasji kryjącą się w głębinach filozofii? W tym filmie odkryjemy starożytne nauki, które odmienią twoje życie seksualne. Rozdział 1. Pasja i filozofia. Wprowadzenie starożytnej mądrości do nowoczesnej sypialni. Pasja to jedna z najsilniejszych emocji, która ożywia związek. Jednak aby ta pasja przerodziła się w trwałą i głęboką więź, a nie tylko chwilowy entuzjazm, potrzebne jest podłoże filozoficzne. Tutaj w grę wchodzą nauki Marka Aureliusza. Marek Aureliusz, mądry przywódca starożytności, nie postrzega pasji jedynie jako fizycznego pragnienia, uważa ją za siłę, która właściwie kieruje energią ukrytą głęboko w ludzkiej duszy. Ta perspektywa może pomóc nam odkryć, jak pasja może nadać większe znaczenie i satysfakcję w nowoczesnej sypialni. W tym rozdziale omówimy, w jaki sposób myśli filozoficzne Marka Aureliusza mogą sprzyjać pasji w związkach i jak tę mądrość można zastosować w życiu codziennym. Przekonasz się, że pasja to nie tylko chwilowe podekscytowanie, ale kamień węgielny trwałego zaangażowania i miłości. Ta podróż będzie głębokim odkryciem, które wzmocni nie tylko twoje życie seksualne, ale także twoje połączenie emocjonalne i duchowe. Część 2. Przebudzenie pragnień, klucze do świadomego życia seksualnego. Głęboko w każdym człowieku ukryte są pragnienia, które czekają na odkrycie. Pragnienia te, wydobyte na powierzchnię ze świadomą świadomością, mogą potencjalnie zapewnić satysfakcję zarówno duchową, jak i fizyczną. Kiedy patrzymy na nauki Marka Aureliusza, dowiadujemy się, że ślepe podążanie za pragnieniami może doprowadzić człowieka do katastrofy, ale gdy te pragnienia zostaną odpowiednio ukierunkowane, mogą stać się jedną z największych sił człowieka. Marek Aureliusz nigdy nie ignorował znaczenia pragnień i namiętności w życiu człowieka. Według niego pragnienia to nie tylko potrzeby fizyczne, są wyrazem duchowego i mentalnego połączenia. Kiedy człowiek rozpoznaje swoje pragnienia i świadomie nimi kieruje, pragnienia te przestają być ciężarem, a stają się źródłem siły. W tym momencie w grę wchodzą klucze do świadomego życia seksualnego. Seksualność doświadczana świadomie pozwala jednostce lepiej poznać siebie, nawiązać głębszą więź z partnerem, a w efekcie uzyskać większą satysfakcję z życia. W tej części przyjrzymy się sposobom odkrywania swoich pragnień i świadomego kierowania nimi. Po pierwsze, ważne jest, aby dotrzeć do źródła pragnień. Skąd biorą się te pragnienia? Co je wyzwala? Rozdział 3. Sztuka harmonii. Wskazówki dotyczące zachowania równowagi w związkach autorstwa Marka Aureliusza. Osiągnięcie harmonii w związkach wymaga zrównoważenia potrzeb emocjonalnych i seksualnych obojga osób. Marek Aureliusz opowiadał się za znaczeniem znalezienia równowagi we wszystkich obszarach życia, dotyczy to również relacji. Harmonię osiąga się poprzez wzajemny szacunek, zrozumienie i empatię, jednak oprócz tego konieczne jest nauczenie się sposobów na zachowanie równowagi w życiu seksualnym. Według nauk Marka Aureliusza popadanie w skrajności w związkach, jak we wszystkim innym, może być niebezpieczne. Dlatego osiągnięcie zrównoważonego życia seksualnego ma kluczowe znaczenie dla satysfakcjonującego związku w dłuższej perspektywie. Obejmuje to nie tylko harmonię fizyczną, ale także harmonię emocjonalną i mentalną. Zrozumienie potrzeb i pragnień obojga partnerów i odpowiednie postępowanie pomaga rozwijać związek w zdrowy sposób. W tej części odkryjesz sposoby na wzmocnienie harmonii między tobą a partnerem oraz dowiesz się, jak utrzymać tę równowagę. Ta harmonia w twoim życiu seksualnym będzie miała pozytywny wpływ na wszystkie inne obszary twojego związku i doprowadzi cię do głębszego zaangażowania. Ustanowienie tej równowagi przyniesie spokój i szczęście nie tylko w życiu seksualnym, ale także w życiu codziennym. Rozdział 4. Połączenie mentalne i fizyczne. Wznoszenie energii seksualnej za pomocą myśli Marka Aureliusza. Życie seksualne to nie tylko doświadczenie fizyczne, wręcz przeciwnie, jest to złożona integralność, w której łączą się więzi mentalne, emocjonalne i duchowe. Marek Aureliusz często podkreślał, jak myśli i przekonania danej osoby kształtują i kierują wszystkimi doświadczeniami w jego życiu.
Nauki te mają również głębokie zastosowanie w naszym życiu seksualnym. Silne psychicznie i zrównoważone podejście nie tylko zwiększa Twoją energię seksualną, ale także pozwala doświadczyć tej energii w bardziej znaczący i satysfakcjonujący sposób. Jeśli chcesz głębiej zagłębić się w tematy, o których rozmawialiśmy w naszym filmie, mam dla Ciebie świetną propozycję. Więcej na ten temat dowiesz się, czytając nasz artykuł o pozytywne myślenie, moc zmiany Twojego życia. Link znajdziecie w komentarzach, koniecznie zajrzyjcie. W mądrych słowach Marka Aureliusza znajdujemy głębokie zrozumienie, że umysł i ciało działają jako nierozerwalna całość. W tym kontekście połączenie więzi mentalnych i fizycznych zapewnia, że energia seksualna osiąga swój szczyt. Kiedy jesteś silny psychicznie, Twoje ciało podąża za tą siłą i ta siła objawia się również w Twoim życiu seksualnym. Zrozumienie, jak Twoje myśli wpływają na Twoją energię seksualną, jest kluczem do pasji i głębokiego połączenia w związku. W tej części sprawdzimy, jak zastosować filozofię Marka Aureliusza w życiu seksualnym. Omówimy szczegółowo, w jaki sposób więzi mentalne i fizyczne mogą się połączyć, aby stworzyć potężną energię seksualną. Zwiększając swoją świadomość mentalną, odkryjesz, jak możesz zwiększyć energię w swoim życiu seksualnym, utrzymać ją i nawiązać przy tym głębsze połączenie zarówno ze sobą, jak i swoim partnerem. Zrozumienie mocy połączenia mentalnego i fizycznego otworzy drzwi nie tylko do krótkotrwałej satysfakcji, ale także do długotrwałego szczęścia w życiu seksualnym. Życie seksualne, zbudowane na mocnym fundamencie mentalnym, wykracza poza przyjemność fizyczną i staje się głębokim i znaczącym doświadczeniem, które łączy w sobie satysfakcję emocjonalną i duchową. Zgodnie z naukami Marka Aureliusza dowiesz się, jak wzmocnić te więzi i zmaksymalizować swoją energię seksualną. To podróż, która odmieni nie tylko Twoje życie seksualne, ale także ogólną jakość życia. Rozdział 5. Wolność i kontrola – sposoby przekraczania ograniczeń i odkrywania wewnętrznej mocy w życiu seksualnym. Marek Aureliusz postrzegał zdolność człowieka do decydowania o własnym losie i sprawowania pełnej kontroli nad sobą jako kamień węgielny prawdziwej wolności. To rozumienie wolności przenika także głęboko do naszego życia seksualnego. Wolność w życiu seksualnym oznacza odważne odkrywanie swoich pragnień i pragnień, jeśli jednak to odkrycie nie zostanie zwieńczone kontrolą i równowagą, osiągnięcie prawdziwej satysfakcji może nie być możliwe. Przekraczanie granic w życiu seksualnym oznacza bycie otwartym na nowe doświadczenia i odkrycia. Jeśli jednak proces ten zostanie przeprowadzony świadomie i kierowany naukami Marka Aureliusza, uzyskana zostanie nie tylko wolność fizyczna, ale także wolność umysłowa i duchowa. W tej części omówimy znaczenie wolności w życiu seksualnym, w jaki sposób można przekroczyć granice i nadać temu procesowi większy sens. Choć wolność wymaga przekraczania granic i otwartości na nowe doświadczenia, zgodnie z nauką Marka Aureliusza, wolność ta musi być równoważona mechanizmem kontrolnym. Dzięki temu odkryjesz swoją wewnętrzną siłę. Wewnętrzna siła to nie tylko zdolność kontrolowania swoich fizycznych pragnień, to także umiejętność skierowania tych pragnień w głębsze połączenie i znaczenie. Ustalenie tej równowagi w życiu seksualnym pozwala osiągnąć długoterminową satysfakcję i szczęście, zamiast gonić jedynie za chwilowymi przyjemnościami. Rozdział 6. Cierpliwość i współczucie – sztuka nawiązywania głębokiego związku w życiu seksualnym zgodnie z naukami Marka Aureliusza. Cierpliwość i współczucie to kamienie węgielne relacji, a te dwie cnoty są kluczem do stworzenia głębokiej więzi także w życiu seksualnym. Marek Aureliusz podkreśla, że cierpliwość jest jedną z najpotężniejszych broni ludzkiego ducha, a współczucie odgrywa rolę siły jednoczącej w stosunkach międzyludzkich. Nauki te pokazują Ci sposoby na stworzenie głębokiego i satysfakcjonującego połączenia także w życiu seksualnym. Cierpliwość w relacjach seksualnych pozwala nie tylko poświęcić czas na potrzeby partnera, ale także daje czas niezbędny do lepszego zrozumienia siebie i swojego partnera. Marek Aureliusz postrzegał cierpliwość nie tylko jako cnotę okazywaną w trudnych chwilach, ale także jako dyscyplinę, którą należy stosować w każdym momencie życia. Cierpliwość w życiu seksualnym wzmacnia harmonię i zrozumienie między tobą a partnerem. Wymaga to raczej dążenia do głębokiej, długoterminowej satysfakcji niż szukania szybkiej satysfakcji. Współczucie to kolejny ważny czynnik wzmacniający więź emocjonalną między tobą a twoim partnerem w życiu seksualnym. Marek Aureliusz uznaje współczucie za jedną z największych cnót człowieka i twierdzi, że cnota ta jest najskuteczniejszym sposobem budowania mostów i tworzenia trwałych więzi w relacjach międzyludzkich.
Bycie czułym w życiu seksualnym pozwala ci być bardziej wrażliwym na emocjonalne i fizyczne potrzeby partnera. Ta wrażliwość zwiększa zaufanie do twojego związku i sprawia, że twoje połączenie seksualne jest głębsze i bardziej znaczące. Rozdział 7. Wewnętrzny spokój i zewnętrzna namiętność – odkrywanie siły równowagi w życiu seksualnym. Jedną z kwestii, na którą Marek Aureliusz w swoim życiu najbardziej kładł nacisk, było znaczenie zachowania spokoju wewnętrznego i prawidłowego kierowania namiętnościami zewnętrznymi. Równowaga ta odgrywa również dużą rolę w życiu seksualnym. Wewnętrzny spokój pozwala zachować spokój i równowagę psychiczną. Kiedy osiągniesz tę równowagę, będziesz mógł bardziej świadomie i znacząco doświadczać swoich zewnętrznych pasji. Ta równowaga w życiu seksualnym zapewnia satysfakcję zarówno psychiczną, jak i fizyczną. Osiągnięcie wewnętrznego spokoju wymaga pogodzenia się z własnymi uczuciami i myślami. Marek Aureliusz definiuje ten spokój jako spokój i ciszę umysłu. Posiadanie wewnętrznego spokoju sprawia, że jesteś bezpieczniejszy, bardziej otwarty i pełen pasji w swoim życiu seksualnym. Kiedy jesteś spokojny psychicznie, możesz lepiej zrozumieć swoje pragnienia i dzielić się nimi ze swoim partnerem. W trakcie tego procesu odkryjesz, że doświadczenia w twoim życiu seksualnym staną się bardziej satysfakcjonujące i znaczące. Zewnętrzna pasja jest jak most zbudowany na tym spokoju. Marek Aureliusz twierdzi, że pasja odpowiednio ukierunkowana czyni ludzi silniejszymi i bardziej zdeterminowanymi. Ta pasja w życiu seksualnym nie tylko zaspokaja twoje pragnienia fizyczne, ale także pomaga ci nawiązać głęboką więź emocjonalną z partnerem. Pasja to energia odczuwana w każdym aspekcie waszego związku, a ta energia sprawia, że wasze życie seksualne staje się bardziej ekscytujące i satysfakcjonujące. Dziękujemy bardzo za obejrzenie naszego filmu. Jeśli te treści były dla ciebie przydatne, nie zapomnij polubić i zasubskrybować naszego kanału. Do zobaczenia w nowych filmach, dbajcie o siebie i utrzymujcie silną energię seksualną. Do widzenia!